Poznańscy uczniowie to prawdziwi ambasadorzy transplantologii. W ciągu 4 miesięcy namówili kilkanaście tysięcy młodych osób do tego, by podpisały tak zwane oświadczenia woli. To karta, która potwierdza, że po śmierci można być dawcą narządów. Środki dowolne, cel jeden, nakłonić swoich rówieśników do podpisania oświadczenia woli. Uczniowie liceum numer 1 nakręcili na przykład film o transplantacjach, który później pokazali wszystkim w szkole. Moja klasa również sama zaprojektowała koszulki, które nosiliśmy, ale przede wszystkim zorganizowaliśmy spotkanie z lekarzem, który dużo nam powiedział na temat transplantacji. Robiliśmy spotkanie z dyrektorem i z organizatorami tej akcji i zapoznawaliśmy nasze klasy z tą całą akcją. W akcji wzięło udział 5 tysięcy uczniów poznańskich szkół. Rozdali kilkanaście tysięcy oświadczeń woli i, co równie ważne, upowszechnili wiedzę na temat transplantologii. Myślę, że już się to zakorzeniło w naszej szkole. Uczniowie pamiętają o tym i przyniosło to jakieś efekty, bo większość osób podpisała oświadczenia woli. I to cieszy lekarzy, bo choć potencjalnie dawcą narządów może być każdy, kto za życia nie wyrazi sprzeciwu, w praktyce rodzina często nie zgadza się na pobranie narządów. Nie spodziewam się efektu, czyli zwiększenia transplantacji teraz, bezpośrednio, bo w medycynie nic nie ma już, jutro, pojutrze. Ale w ciągu pół roku, roku spodziewamy się, że efekt faktycznie będzie. Na razie efekty działań uczniów zaskoczyły organizatorów akcji. Chcieli nagrodzić jedną szkołę, wyróżnili w końcu 3. Czołówka była tak blisko siebie i tak dużo energii i wysiłku młodzież włożyła w przygotowanie tej akcji. Te akcje były tak różne od siebie. 3 nagrodzone szkoły dostały czeki po 1000 zł. Mają je jednak przeznaczyć na wybrany cel charytatywny. Małgorzata Lamperska, Teleskop.